Cześć kochani, dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Skyrimie wieczorową porą. Moi drodzy, przychodzę do Was, bo zaraz będziemy sobie przechodzić misję bodajże ratowania, tak jest, przebudzenia Syrany chyba. Tak się nawet nazywa przebudzenie, ta misja. Przebudzenie. Odkryj, czego szukają wampiry, tak jest. Poznaje i Syrana, przywódcę grupy łowców wampirów znanej jako obrońcy świtu. Wampiry, które zaatakowały komnatę strażników, najpewniej szukały czegoś w krypcie o nazwie Dim Hollow. Isran prosił mnie o odkrycie, czego szukają potwory. Isran. Tak jest. Moi kochani, trochę się go naszukałam. Kurde, bo tam takie, kto grał w Skyrima, to wie, żeby dojść do tej twierdzy świtu, tam przez takie wąskie, kurde, przejście w skalę, między skałami właśnie trzeba się przecisnąć. Się naszukałam tego, kurde, jak głupia. Nic, Lydia. Lydia się troszkę zmieniła. Tak, chcę podziękować bardzo serdecznie Macieku. Tak, Macieku podesłał mi parę linków tam jeszcze do zmiany NPC-ów właśnie w grze. I zmieniłam sobie właśnie Lydię też. To znaczy razem z tym modem właśnie na zmianę tych tutaj postaci takich, no NPC-ów ogólnie, to właśnie Lydia była już w tym. I Syrana chyba też, słuchajcie, jak się nie mylę. Nie wiem właśnie, czy Syrany też nie będzie. Nie mam tego moda, co miałam wcześniej, w tamtej rozgrywce, słuchajcie, na zmianę wyglądu Syranki. Zobaczymy, jak Syrana będzie tu wyglądać. Jeśli będzie niezmieniona, to ja sobie wrzucę tego moda po prostu, ale nie chcę, żeby mi coś skolidowało znowu, wiecie, modami, bo jak ona już też jest zmieniona tutaj i ja dodam jeszcze jakiegoś moda, który zmienia jej wygląd, może się coś popieprzyć. Słuchajcie, to jest... Wciąż tu jest, ale... Fendal? Nie wiem, jak wymawiać poprawnie jego imię. To jest ten elf, którego pierwszy nasz towarzysz, którego spotykamy. Zamknij się, proszę cię, Lydia, zamknij się, widzę cię. Którego spotykamy w rzecznej puszczy, nie puszczce, tylko puszczy na samym początku. I ja mam też właśnie moda na zmianę jego wyglądu i on naprawdę wygląda teraz fajnie jak elf, bo jestem tamten... Tuż za tobą. Tak, jesteś przede mną, jakbyś chciał wiedzieć. Bo tamten, słuchajcie, jego wygląd był tak przerażający, tak creepy. W ogóle te elfy są straszne po prostu w Skyrimie, wiecie, niezmodowane. I teraz wygląda jak taki elfik fajny. Mam właśnie ich teraz, słuchajcie, dwóch, to znaczy dwoje. Mam Lydię i mam właśnie tego elfa, bo chciałam wam go też pokazać, ale go zaraz odeślę, moi drodzy, tylko chyba sobie łuk... Jak... Wiesz co, zostaw se ten łuk. Najwyżej sobie później idź do domu. Jeśli będziesz mnie potrzebować, będę u siebie. Dobrze, idź, bo słuchajcie, podplątają mi się, kurde, pod nogami później, jak za dużo jest tych towarzyszy. Jako, wiecie, wzięłam tego moda, mówię, bo chciałam sobie wziąć trzech, tak jak w Dragon Age'u. Mówię, fajnie, tak wiecie, trzech towarzyszy mieć, tylko że później poziomy mi wskakują troszeczkę wolniej, bo oni mi zabijają przeciwników. Ja nie zdążę nigdy, wiecie, zabić i stwierdziłam, że nie, że ten jeden towarzysz wystarczy. Może się później zdecyduje właśnie jeszcze Syranę, to znaczy Syranę na pewno chcę, ale z Lydią też mi bardzo fajnie się teraz współpracuje i chyba dwie dziewczyny będę miała właśnie. Chyba Syrana i Lydia ostaną się ze mną, te właśnie dwie postaci, bo Lydia to jest wojowniczka, ona, słuchajcie, wiecie, walczy twarzą w twarz, tak jest, a Syrana będzie rzucać zaklęcia, jak się nie mylę, nie? Przeważnie rzucała zaklęcia, więc dystansowiec, tak jak ja. Dobra, idziemy. Wchodzimy tutaj do tej krypty. Zobaczymy, co nas tu czeka. Ja mam aktualnie 19, moi drodzy, poziom, więc też jeszcze jakoś szału nie ma. Czasem dostaję po dupie jeszcze. I wiecie co? Jestem tuż za tobą. Tak, i wiecie, co chciałam zrobić jeszcze? Dalej nie wiem, jak to przypisać, taki szybki dostęp do tych miksur i tak dalej. Ktoś napisał w komentarzu, że na klawiaturze to wie, jak to robić, bo to przypisujesz po prostu pod 1, 2, 3, 4 i później bierzesz sobie tak te miksturki, nie? Że szybki dostęp. Nie wiem, jak to na padzie zrobić. Zresztą w sumie jakoś specjalnie się nad tym nie rozkminiałam. Ale chyba musiałabym, bo czasem to jest upierdliwe, wiecie, podczas walki ja muszę szybko pyk, pyk, w przedmioty i mikstury brać, a na pewno jest jakaś kombinacja tutaj, że będę mogła robić to szybciej. Patrzę jakby z miksturami właśnie, z tej magii mam trochę, tej magii mi, kurde, brakuje. Jestem już arcymagiem, moi drodzy, tak jest, już jestem po całych tych misjach właśnie związanych z Zimową Twierdzą, z Akademią Zimowej Twierdzy. Jestem arcymagiem, stary arcymag nie żyje. Co ja tu mam jeszcze? Te pierścienie, UDI 182.
Ale co ja chciałam zrobić? Ja chciałam sobie to zrobić. Dobra, bo w ciasnych takich pomieszczeniach, w jaskiniach, to wolę mieć te płomienie, właśnie flames na dwóch rękach. Dobrze, tu mam wszystko. Soul Trap. Ale to mi nie będzie chyba potrzebne. Czy ja mam pustą tą gwiazdę Azury? Właśnie zrobiłam też misję z gwiazdą Azury. Ale jest wielka dusza już pochwycona. I przeszłam ją chyba w bardziej ten niecny, jeśli można tak powiedzieć, sposób. Bo za pierwszym razem, jak grałam wcześniej tą postacią, to przeszłam właśnie i miałam białą gwiazdę, biała chyba ona się nazywa, nie? Biała gwiazda tej Azury, ale później żałowałam, że nie wzięłam właśnie tej czarnej, bo czarne dusze to są jakby wielkie dusze, nie wiem, jak takie odpowiedniki wielkiej duszy normalnej, że zaklinanie jest naprawdę, jak zaklinamy później przedmiot i wykorzystujemy czarny, słuchajcie, ten czarny klejnot duszy, kuźwa się wygadaj dziucha, to on jest naprawdę silne, jest to zaklęcie, prawda, na tym przedmiocie, na zbroi czy na czymś tam. A taką wielką duszę, czystą wielką duszę złapać jest bardzo ciężko, bo to złapiemy, albo byśmy musieli zabić mamuta, giganta chyba też, nie? Takie te wielkie, wiecie, wielkie postacie, takie wielkie, no, stwory i tak dalej, a to ciężko w cholerę jest zabić mamuta, słuchajcie, i tego giganta, bo to przeważnie oni w kupie są zawsze. No i tak spieprzyłam sobie wtedy, a bandytów tu jest w cholerę, więc wiecie, o co chodzi. Bandytów tu, kurde, mamy od groma, więc zawsze mam te... Czy ja wyszłam z tej jaskini? Nie w tę stronę, Asia, nie w tę stronę się obróci... No, wyszłam. Sorki. Musiałam trochę wam tu pogadać, co tu się działo i tak dalej. No, jestem arcymagiem, to już mówiłam. Mam szaty właśnie od arcymaga. Osłaniam cię. No, gdzie my mamy pójść? Nie no, tu się wrócę, nie? Tu mam iść, no dobra. Jak widzicie, mam szaty. Tu teraz gówno widzicie, bo jest ciemno. O, tak może bardziej. Arcymaga, mam jakieś tam wisiory, tego o przepaskę. Warkoczyk nieco inny, już bardziej uczesana jest moja... Strażnicy nie wiedzą, kiedy się poddać. Myślałem, że nauczyliśmy ich już dość w tej ich komnacie. I dlatego przyszedł tu sam. Głupiec. Jak cała reszta. Ale walczył dzielnie. Jeron i Bresot nie mieli z nim szans. I dobrze im tak. Ich arogancja była już nie do zniesienia. Odsuń się. Kurde, mnie to wkurza, jak się blokuje. Może niedługo padnie tu kolejny strażnik. Wampirki. Miło by było, gdyby Lokil trochę się pośpieszył. Poważnie myślę nad powrotem do zamku i wyśpiewaniem Harkonowi, jakim to dawaj tu wampiry, dawaj Lidia, bo nam życie za to zabierają. Dawaj w nie. Dobra jest. Wampirzy pył. Kurde, zapomniałam, że to są... Nie chcę tego. Są te, o, te psy, kuźwa, tu będą teraz. Co mi tam wzrosło? Ale to chyba nie mi, tylko o Lidii. Coś mi się tak wydaje, bo czasem mi tu, kurde, że coś... Jednoręczna broń? Ale ja nie mam jednoręcznej broni, ej. Nie wiem, o co chodzi. A ona ma też dwuręczną, bo ona ma ten wielki miecz. Też tam w którymś momencie zdobyty. W którą my się mamy udać, moi drodzy, stronę? To jest jakaś brama, ale nie widzę. No, tu będzie pewnie wyjście. Nie widzę, żeby była jakaś wajcha. Tadeusz, wajchę przełóż. Nie ma. Wydaje mi się, że to jest ta misja z Seraną, bo ja już jej tak nie pamiętam za bardzo. A wydaje mi się, że tak, że przebudzenie właśnie tak się nazywała. Nawet sama nazwa by pasowała, nie? To co? Żelazny miecz z popielenia. Pokaż no. Bo nie wiem właśnie, czy by Seranie, Boże drogi, czy by Lidii nie dać. No dobra, nie, on jest ten. Obrażenia 8, a to jest jakieś gówno. Nie wiem, po co to brałam w ogóle. Kuferek. Trzeba przejrzeć. Złotko tylko weźmiemy. Aha, i tu będzie, dobra, i tu otwarcie z tej tam na dole. To jednak nie było wyjście. Gdzie to było? Weź to. Nie, kuźwa, nie ten knefel. Chciałam lewy. Uff.
Rufus Ro. Jeszcze tak, i co robię? I znowu nie szłam w ogóle, moi drodzy, dalej z fabułą, chciałam wam powiedzieć, nie? No w Skyrimie się nie da. No nie da się, kurde, no. Tu jest tyle fajnych misji pobocznych. Tyle, co tu się dzieje. To jest jakaś masakra, nie? Co tam jest? Jeszcze raz, hopnij, hopnij. Nie wiem, czy się nie szarpnęłam za szybko z tą misją. Odsuń się, Lidia, bo cię spalę. Słuchajcie, znowu mam tego... Kurde, pal się. Mam znowu tego moda, który wyłącza ten friendly fire, nie? Bo ją zabiłam chyba dwa razy i musiałam save'a i taka leżała i zabiłam ją, słuchajcie. Zabiłam ją na śmierć, nie? I musiałam save'a wczytywać. Mówię, nie no kurde, bez jaj, nie ten. Nie chcę, żeby, wiecie... Bo mi podchodziła non stop pod płomienie, kurde. Wiecie, a w ferworze walki to nie idzie tak dobrze celować, nie? Ja nigdy nie potrafię dobrze celować. No i ona mi, wiecie, padała. I teraz mam właśnie tego moda, który ten... No, który pozwala, o... Lidii żyć, nawet kiedy podejdzie pod moje płomienie, pod moje czary. To sobie wezmę, bo pamiętam, że te świecące grzyby, bo ja już się alchemią trochę też pobawiłam, słuchajcie, potrzebne mi są na miksturę premia do kowalstwa. O, ostatnio troszeczkę właśnie już kułam i ten... Zaklinałam właśnie trochę, kułam trochę i ten... I troszeczkę w alchemii też się babrałam. Tu coś ma, tu coś mogę pozaklinać, ale no, wiesz co, weź te klejnoty. O, miksturka. Moi drodzy. Moi drodzy. Tracę. Czekajcie chwilę. Czekajcie chwilę, niech oni się tam wyczaskają. To są draugry powstawały. Dobra. Jest. Dobrze. Co mówiłam? Nie wiem, co mówiłam. Wytrych wezmę. Ja pierdzielę, jak ja się nie potrafię skupić czasem, słuchajcie, ja ten... Gubię wątek bardzo często ostatnio, nie wiem, co jest ze mną. Tu będzie można... Powstawa... A, ty wstaniesz. A nic oprócz ciebie tu nie ma fajnego? No i patrzcie, i włazi ona mi zawsze. No ja wiem, że ona no, i leci, no bo ona ma miecz, nie? No ale dlatego, no... Ten mod jest niezbędny, kurde. Tędy chyba. Straciłam wątek wcześniej, nie wiem, co chciałam gadać. Bardzo często, słuchajcie... Gubię się w tych jaskiniach, no, to tak. Gubię się w swoich myślach, gubię się w jaskiniach. Chciałabym chyba zacząć brać lecytynę. A gdzie tu powstawały z tej wody? Co wy tutaj, chłopaki? Teraz mnie ten wampir tam zauważy, co siedzi, kurde. Już wykryto. O, już mnie widzi. Ale się miło zaskoczyłam, bo właśnie w komentarzach pisaliście mi, że gracie jeszcze też i tak dalej. Fajnie! I cieszę się, że gracie też w Skyrima. No bo w Skyrima to kuźwa można grać miesiącami, nie? Przecież tu jest tyle tych misji. Coś wam jeszcze chciałam chyba powiedzieć, właśnie ten wątek a propos, który zgubiłam wcześniej. Coś wam chyba jeszcze chciałam właśnie opowiadać, co się wydarzyło tutaj. Więcej. Cóż zrobiłam? Mam dziecko. Adoptowałam, słuchajcie, córeczkę z zimowej, nie z zimowej twierdzy, z wichrowego tronu. O, taką blondyneczkę. O, dzień dobry, panie. Jeszcze tu ktoś idzie. O Jezu, ich tu... O, tu pies. Dwoma. Jezu, Lidia, jak pieprznie...
jak ona walnie tym mieczem, to po nich. Zabiera mi życie, Franca! Wykonałam tę misję, to już wam mówiłam, z Akademii. Chociaż miałam problem, bo miałam bagola, słuchajcie, misja mi się nie chciała odpalić jedna, ale to jakoś przeszłam, też tam czytałam po forach, kurde. I jakoś udało mi się to ten wykonać. Musiałam przeskoczyć po prostu tę jedną misję. No nie chciała mi się odpalić misja po prostu. Bardzo, bardzo częsty błąd i niespowodowany modami, moi drodzy. To było dziwne, bo bardzo dużo osób miało właśnie problemy z tym, z odpaleniem tej misji. Zapomniałam jak się to nazywało. Ta misja. To było w tym momencie. Nie chcę też, kurde, spoilować tutaj, bo może ktoś jeszcze nie przeszedł. I także uwaga, uwaga, będą, słuchajcie, spoilery jak coś. To było w tym momencie, kochani, jak właśnie był ten wybuch tej kuli całego Magnusa, czy jak to się tam nazywało. Ten Arcano, co tam, wiecie, zaczął świrować i tak dalej. I wywaliło arcymaga na dziedziniec, nie? No i wychodząc na ten dziedziniec, leżało to ciało tego arcymaga. O Jezu, poczekajmy. A dobra, załatwił. Nie, i nie było Tolvdira, bo wiecie, zawsze Tolvdir podbiega i mówi wam, nie, że co macie zrobić i po te laskę, że musicie tę laskę Magnusa odzyskać i tak dalej. A nie było w ogóle tego, nie? I niestety, ale musiałam przeskoczyć, bo mi nie chciała odpalić nawet kodem takim specjalnym, co się wpisuje z takim specjalnym numerkiem i tak dalej, numerem misji, tej misji, nie? Kodem tej misji jakby. No nie dał rady. I też większość właśnie osób tam pisała, że trzeba to po prostu następną jakby misję włączyć i kodem dopisać sobie, słuchajcie, ten naszyjnik, który wam pomoże wejść do labiryntianu, czy jak to się tam nazywa. Ja teraz schrzanię i ci, co nie grali w Skyrima, przepraszam, na pewno nie macie pojęcia, o czym ja mówię. Moja przysięga wobec Stendara mocniejsza jest niż cierpienie, jakie możesz mi zadać. Wierzę ci, strażniku. Myślę, że nie wiesz nawet, co tu znalazłeś. Więc idź, spotkaj się ze swym ukochanym Stendarem. Jesteś pewien, że to było mądre, Lokilu? Mógł nam jeszcze coś powiedzieć. Sami nie zdołaliśmy nic osiągnąć. Niczego nie wiedział. Spełnił swoją rolę, przyprowadzając nas tu. Teraz my musimy wypełnić naszą. Zanieść Hargonowi to, po co nas tu przysłał. Swój burzy ognisty. I nie wrócimy z pustymi rękami. Dobra, chyba potem musimy tam... Galmo i Ordiolf ustąpią mi wreszcie z drogi. Chyba musimy tak, tam... oczywiście. Słuchajcie, wejść. Nie zapominaj, kto cię powiadomił o odkryciu strażników. Nigdy nie zapominam. Zobaczcie. Swoich przyjaciół. Tak, to jest to. Słuchajcie, tu jest właśnie Serana uwięziona. Dobra, musimy iść tam zadziałać. Zabili tego. Taką klatą. Wezmę sobie to. Może kiedyś przeczytałam. Odporności na trucizny. Dobrze. Chodźcie, nie wiem co to za walka, nie pamiętam. Come on! Krwawy wampir, kurde, dajesz, Lidia! Ożeż ty. Polegli. Lidia jest niemożliwa. Ona właśnie też, słuchajcie, leveluje, nie? To jest świetne, że jak ja na przykład dostaję czasem informację właśnie, że Lidia levels up, nie? Ktoś tu jeszcze jest. Ilu was tu? Co to było? Jeszcze ktoś tu jest. Ork jakiś. A co on tu? Wampirzy sługa. Poddaje się. No, trochę za późno. I teraz tu będziemy musieli coś pokombinować z tym. Coś tu trzeba pokombinować. Ja tam dostałam zwój ognistej burzy. Nie wiem, czy to nie będzie mi do czegoś potrzebne. Czekajcie, tylko tu się jeszcze przejdę. O czym gadałam? Aha, gadałam o tych spoilerach, nie? Spoilowałam wam przed chwilą o tej całej misji. No i dopisałam właśnie, jeszcze dokończę, dopisałam sobie kodem właśnie ten taki
naszyjnik bodajże to był do tego labiryntianu, żeby wejść, który powinnam normalnie dostać w tej wcześniejszej misji od tej babencji, która nas tam na początku samym oprowadzała, nie? Po całej tej akademii. No ale że niestety, kurczę, misja, wiecie, nie chciała się odpalić, był to jakiś bagol. To musiałam to jakoś tak obejść, nie? No i spoko, i się udało, i nie wiem, czy one nie ożyją mi, te gargulce. Się wydaje. Chodźcie tam. Czy ja tu jeszcze kogoś słyszę? Mega, nie? Fajnie to wygląda. Dobra, bo tu chyba trzeba będzie coś przekręcać, obkręcać. Coś mi się tak wydaje. Aha. Tak, krew, moja krew, dobra. Bo to mnie tak jakby mnie dziabnęło. I teraz trzeba będzie pozapalać te. Ale za Chiny nie pamiętam, jak ja to robiłam. Ja w takich zagadkach, jak wiecie, nie jestem za dobra i jeśli mi się coś udaje, to przez cufal przeważnie. I jak to się tu obkręcało teraz? Czy tu jeszcze trzeba było... Tu już nie szło naciskać. Czy to się przesuwało? Tak, to się popychało. Tu jest dobrze chyba, nie? Albo nie. Nie wiem, jak to ma być. One się mają zapalić. Ten jest dobrze chyba, nie? Przecież teraz nie wiem. Ten się nie pali. Nie, ten jest źle. Do końca? Gdzie tam? Dobrze. A, tak. To cały ten, cały ten, te okręgi całe mają być. No dobra. Nie wiem, co z tobą? Dobrze. To jest cufal, to jest wszystko cufal na razie, słuchajcie. Ale coś tu nie zadziałało tak, jak miało zadziałać, bo widzę, że się tam nie proświetlało. One się co prawda zapalił? Może z tym coś najpierw, tak, z tym najpierw tutaj. Trzeba go przesunąć, okej. Tak jest. I ten ostatni tutaj. Dobra. Powinno być ok. Chyba, że jakiś ominęłam jeszcze? Jeszcze ominęłam. Wow. Zobaczcie to. Zobaczcie to. Czekajcie, z której strony to było? Gdzie jest? Kto cię przysłał? Nie zdziwiłoby mnie, gdyby zjawił się ktoś co najmniej taki jak ja. Jak ty. Wampirem, tak. To skomplikowane. No, bardzo fajny głos. Nie mam pewności, czy mogę ci zaufać. Jeśli jednak chcesz poznać całą historię, pomóż mi wrócić do domu, do mojej rodziny. Dopóki nie będziesz mi chodzić, dokąd chcesz. Moja rodzina zamieszkiwała wyspę na zachód od Samotni. Najpewniej wciąż tam żyją. A tak w ogóle mam na imię Serana. Miło cię poznać. Manage with... Jeszcze jak z moda się ten coś włączyło. Czy to prastary zwój? Dlaczego cię zamknięto? Bardzo dużo, bardzo dużo. No ona już jest naszym tym towarzyszem. Że czas się rozdzielić. Chcecie? Słuchajcie się dowiedzieć historii Serany? To znaczy, no jeszcze całej nie poznamy. Bo ona nam musi zaufać, ale... ale możemy się tutaj zapytać parę, o parę rzeczy. Nie rozmawiać o tym z sobą. No, nie chce z nami jeszcze właśnie rozmawiać. Za bardzo. Przepraszam, to nie tak.
Po prostu na razie nie wiem, komu mogę zaufać. Wróćmy do mojego domu, a będę mieć lepszy ogląd tego, na czym stoimy. Dobrze, dobrze. Może tak? Znajduję się na wyspie, niedaleko Samotni. Przy odrobinie szczęścia znajdziemy łódź, która nas tam zabierze. To mój rodzinny dom. Nie jest to najmilsze miejsce, ale w zależności od tego, kogo tam zastanę, nie powinno mi się nic przydarzyć. Dlaczego miałoby ci tam grozić niebezpieczeństwo? Powiedzmy, że moi rodzice nieco się posprzeczali. Nie martw się. Nic mi nie grozi. Po prostu spotkanie z moim ojcem może nie należeć do najprzyjemniejszych. Czy to brat stary zwój? Tak, ona na plecach tam ma. Owszem, i należy do mnie. Dlaczego go posiadasz? To skomplikowane. Nie mogę o tym mówić. Wybacz. Ile czasu spędziłaś w zamknięciu? Skąd ma wiedzieć? Trudno powiedzieć. Czuję, jakby minęło mnóstwo czasu. Kto jest teraz najwyższym królem Skyrim? To akurat kwestia dyskusyjna. Dokładnie. Eliza, no tak. O, cudownie. Wojna o sukcesję. Dobrze wiedzieć, że świat nie przestał być ciekawy, gdy mnie nie było. Kim są pretendenci? Cesarstwo popiera Elisif, ale w Skyrim jest wielu ludzi lojalnych Ulfrikowi. Cesarstwo? Jakie cesarstwo? Ja pierdzielę, zobacz ile ona tutaj. Syrodil. Syrodil jest siedzibą cesarstwa? Chyba nie było mnie dłużej niż myślałam. Niewątpliwie dłużej niż planowaliśmy. Proszę, pośpieszmy się. Muszę wrócić do domu, żeby dojść do tego, co się wydarzyło. Zaczekaj tu, nie no, to nie. Potrafisz nas stąd wyciągnąć? Wiem równie mało, co ty. To miejsce wygląda nieco inaczej niż wtedy, gdy mnie tu zamknięto. No dobra. Słuchajcie, czekajcie. Zobaczmy sobie Serany. No i wygląda tak, no ma tylko skina, nie? Bo tu wszystkie kobiety mają tego skina takiego wygładzającego. Ale to nie jest moja Serana, bo moja Serana jest taka, wiecie, jak ja się strasznie przyzwyczaiłam do wyglądu Serany właśnie z poprzedniej mojej rozgrywki i ja sobie jak najbardziej tego moda, moi drodzy, znowu pobiorę i wgram, żeby ona wyglądała i jej rodzice zresztą też tam są zmienieni właśnie, żeby wyglądali tak jak ten. Tak jak ja chcę. Myślałam, bo nie ma tutaj żadnego moda na jej zmiany. Oprócz skina, którego ja też posiadam. Ej, co tu się dzieje? A czuję się słabiej o wschodzie słońca. Cholera, czy ja się zaraziłam wampiryzmem? Kuźwa. Nie gadajcie. Tak, coś tu ze zdrowiem mam, nie halo. Ewidentnie. Słuchajcie, coś mam ze zdrowiem, nie halo. Także... Musiałabym chyba podejść do jakiejś kapliczki, bo wydaje mi się, że to nie zadziała takie, bo ja mam lekarstwo na choroby i tak dalej, uleczenia choroby, ale to nie uleczy mi z wampiryzmu, mnie nie uleczy. Niby leczy wszystkie choroby, ale czy wampiryzm zalicza się, słuchajcie, do choroby? Chyba tak, bo widzę, że już jest okej. Ale nie wiem, czy się nie zmienię później, kurde. A ja nie chcę. Mi się raz zmieniła, tamta postać, pamiętam. Chodźcie tędy, dziewczyny, bo tu mamy wskaźnik. Zmieniła mi się tamta właśnie postać i też nie pamiętam jak... Aha. Widziałam. O, ja pierdolę. O Jezu, mocne one są, mocne są. Która spadła? Czy Lidia mi spadła? Lidia mi spadła chyba na dół. Czy to powietrze nie jest ciężkie? Ej, Lidia mi zleciała na dół. Lidia, cibej się skały! Wie, ale to może być od przebudzenia. Kurde, czy ja będę miała katar... Ej, to jest woda! A ja myślałam... Ja myślałam, że to jest jakaś otchłań. Ej, gdzie jest... A jest Lidia! Ja jestem ślepa. Ty, ja zawsze... A, teraz pamiętam, bo Serana zawsze przywołuje mi tych, kurde, tych truposzy. I ja później zawsze myślałam, że to wrogowie. Dobra, wydostaniemy się jakoś... Nie, tędy się nie wydostaniemy, dziewczyny, bo ja tu chyba byłam. Ja już tu obczajałam. I tu po prostu jest ślepa uliczka. My będziemy musiały wrócić chyba.
Chyba, że tu coś jest, ale tędy... A to się tam dołem dało przejść przecież. Asia, Asia, co robisz? No dobra, skocz już tu. Nie skoczę. No dobrze. Teraz ten mi tu będzie wzdychał. Czy my się tędy wydostaniemy? Zobaczmy. Chyba jesteśmy na dobrej drodze. Zaczynałam się martwić. Dobra. Nie wiem, czy tu czegoś jeszcze nie będzie. Jakieś szczypce, dobra, to niepotrzebne. Ma tu pułapek jakiś? Jeszcze na pewno coś nas spotka. Albo wyszliśmy już. Czy co, te pomieszczenia mi się czasem po prostu mylą. Są do siebie po... No co, że te jaskinie są, kurde, wszystkie do siebie podobne, te przejścia. Nie wiem, czy myśmy tu już byli, czy nie. Patendy. A nie, nie byliśmy. Ej, czekajcie, nie wiem, czy to nie będzie zagadki kolejnej. Czy jest wąż? Wąż. Nie, chyba nie będzie zagadki, ale... Ja tu nic nie widzę. Czekajcie chwilę. Ja mam taki czar. Tylko nie wiem, w czym on był. Bo chyba w tym. Weź no to. Dobrze będzie wyjść na zewnątrz i móc odetchnąć. O. Nie tęsknię za blaskiem słońca, ale... Bo ja tu, powietrza. Słuchajcie, nie widzę, jakby tu można było przejść. Musiałam po prostu se zaświecić. Same węże, ale kurczę, nie widzę, żeby tu było coś... A tu jest! Kurde, świeczkami łoptocony, dziołcha. Aha. Masz nauczkę. Powiem wam. Ta zaś ożywia tu. Co jest? O! Postanowione. O, srana też jest dobra, kurde. Strzelo tymi... suplami. No dobra, muszę jej jakąś fajną zbroję sprawdzić. Ona miała, tam chyba jej robiłam ebonową. Zresztą Lidii też. Lidii też by się przydało, kurde, coś fajniejszego, bo ja jej bronię daję, a kurde, a... Ale sama mam dupiatą taką, wiecie, ja mam szatę maga na razie. Znaczy, dla maga jest spoko, nie? Bo to jest, wiecie... Coś jest nie tak. Uważaj. Dużo... Chyba szykują się kłopoty. Dużo bonusów ma takich, że przyspieszone przywracanie many, wiecie, i magię podnosi i tak dalej. Widzę tu truposze i tu widzę na tronie, słuchajcie. Na tronie też tam siedzi jakiś uśpiony i on zaraz... I tu, aha. Ty tu skąd? Tam siedzi jakiś, a tu kurwa też siedzi. Dobra, dobra, dziewczyny. Tam jeszcze jest gościu i to jakieś rzucające czary. Kuźwa. To jest jakieś fuzro. Fuzra. O, słyszę słowo jakieś smocze. Kurde, mocny jest. Pan zemsty. Poszedł. Ej, no gdzie mnie ten kolec w pierś? Widzieliście? Między prysi mi wbiła. Czasem... Jezu, to jest ten... Czasem to jest takie śmieszne, jak ja z taką strzałą, wiecie, przez tam kilka sekund biegam. Cóż to mamy? Nasze cele traci 5 zdrowia i kondycję od obrażeń od mrozu. Mogłabym wziąć i ściągnąć ewentualnie ściągnąć zaklinania, ale czy ja wiem, czy ja będę takie ten używać? Słyszycie, jak nas woła? Głos. Łuki zadają o 25% więcej obrażeń. To wezmę, bo ściągnę zaklęcie, słuchajcie, z tego. To mi się przyda, bo ja łuki też, włók też, też bym chciała pójść, ale najpierw magię. Najpierw magią się troszkę pobawię. Gdzie jest to smoczy głos? Gdzie on mnie woła?
tu jest. Jakie ciekawe, jakie słowo poznam. Kondycja, wyssanie witalności. No to jest tak, jak on miał na tym mieczu nałożone, nie? A ja na razie mam Alefuzro cały czas, ten taki, co odpycha. Nie wiem, gdzie jest trzeci. Czekajcie. Bo... Nie tu. Tu. Lodowa postać... Patrzcie, ile mam smoczych dusz. Ale nie wykorzystuję na razie, bo i tak na razie wykorzystuję tylko nieugiętą siłę. I znam już dwa słowa z nieugiętej siły. Siła i równowaga, ale ciekawa jestem, gdzie jest trzeci wyraz. Nigdy nie miałam tego trzeciego wyrazu. Słuchajcie, nigdy nie miałam tego trzeciego wyrazu, nie znalazłam. Zastanawiam się, gdzie jest. No i tu mam jeszcze lodową postać, też jest spoko, ale odnawianie chyba jest dłuższe niż po nieugiętej sile, coś mi się wydaje. Trąba powietrzna, no to widzieliście chyba, nie? Czy widzieliście, jak ja to ćwiczyłam w tym? Nie, chyba nie. Mroczny oddech skazany na śmierć, spowolnienie czasu, wyssanie witalności. Tego jakoś zwierzęce oddanie. Ej, krzyk wzywający na pomoc dzikie bestie, które przybędą, by walczyć w twojej obronie. Odnowienie 50. Właśnie, bo tu jest napisane odnowienie 60, a tu... Odnowienie 15-20. No właśnie, i tu się szybciej mi to odnawia, nie? Dużo szybciej, zobaczcie. Tu musiałam czekać zawsze po 60 sekund, no minutę, aż mi się odnowi ten krzyk. To wolę to, bo to mi odepchnie zawsze tych, wiecie, przeciwników i mogę tam działać. No. Zwierzęce oddanie, to też będzie ciekawe, ale fajnie by było poznać przynajmniej drugi wyraz, nie? Dobra. No spoko. Lecimy dalej. Tu widziałam jakieś drzwi. Tu wzięliśmy skrzynkę. Dobra. Wyjdziemy sobie, moi drodzy, tylko z tych jaskiń. I na tym zakończymy, ja myślę. Sobie dzisiejszy odcinek. Wieczorową porą. Zawsze długie mi te odcinki wychodzą z tego Skyrima. No bo kurde, wiecie, tu można łazić. To jest świetna właśnie taka giera do łażenia. Dobrze jest móc znów odetchnąć. No, nawet przy tej pogodzie lepiej tu niż w jaskini. Zakłada kaptur zawsze. Dobra, kochani, ja będę uciekać, spadać, żegnać się z wami. Jak mówiłam wcześniej, zawsze tak długie mi dość odcinki, ale dzisiaj całkiem takie w miarę długie wychodzą, no bo tu świetnie się zawsze gada, kurde, opowiada i gra też, nie? Dziewczyny, jak tam? Zostawię chyba dziewczyny sobie tutaj ze sobą, te dwie. Lidia, kurde, musi być to Lidia. To zapewne ta piękna pogoda Skyrim, o której tak wiele słyszałam. O, jak mi brakowało Serany, strasznie lubię ten. Bo wiecie co? Serana zawsze ma coś do powiedzenia. Ona dość sporo ma wgranych tych monologów, można by rzec, bo ona sama do siebie gada. Ale ten, a Lidia właśnie, ta Lidia mało. Co, jeśli tam tak do niej, wiecie, ewentualnie podejść, to ona zawsze tam, jestem do twoich usług i tak dalej, albo jestem tuż za tobą. A ta zawsze coś tam trąfnie, nie? Że a, coś tam powie zawsze śmiesznego. A jeszcze wcześniej właśnie wam nie skończyłam, bo chciałam trzech towarzyszy, tak żeby mieć tutaj ze sobą, tak jak w Dragon Age'u, nie? Że, ale między tamtymi towarzyszami zawsze były jakieś fajne dialogi, oni zawsze rozmawiali ze sobą i fajne jakieś śmieszne tam były wstawki. Nie jestem miłośniczką słońca, ale byłoby ono lepsze od tego. A tu właśnie tak nie jest i stwierdziłam, że bez sensu, że za dużo. Już dwoje tych mnie troszeczkę irytowało. Nie wiem właśnie, czy w końcu nie zostawię sobie tylko Serany, nie? No na razie Lidia niech jest. Na razie Lidia jest z nami jeszcze. Dobra, kochani, uciekam. Trzymajcie się cieplutko. Życzę wam spokojnej nocki. Cześć.